wypoczynku i rekreacji Kantoria. To już takie miejsce, gdzie wszyscy wiedzą, jak mówi się, że Dzień Dziecka, Miejski Dzień Dziecka na Kantorii, wiadomo, gdzie to jest. Ale od ubiegłego roku rozrośliśmy się i teraz mamy ogród dmuchańców na górnym boisku stadionu imienia Emila Wzorka, strefę koszykówki, też działania z piłki nożnej, Akademia Forza, a tutaj mnóstwo różnych atrakcji. Jest miasteczko igrzyskowe, tam różne atrakcje. U nas tutaj malowanie twarzy, są też konkursy z wiedzy o mieście, konkursy również z wiedzy o bezpieczeństwie. Są z nami policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Jest również stoisko CUS-u i tam można założyć kartę tarnowskiej rodziny i różne inne sprawy pozałatwiać. Mamy strefę koszykówki, mamy pokazy, czyli nasze iskiereczki, nasze studio tańca honorata, które pięknie reprezentuje Tarnów na wszelkiego rodzaju konkursach. Czyli dzieje się dużo, warsztaty koralowe i taka też przestrzeń, że każdy może znaleźć swoje miejsce, są leżaczki, można na spokojnie pobyć z nami tutaj do godziny 16. Są dzieci, są rodzice, jest świetna atmosfera. To, co za moimi plecami widać, to duży ogród zabaw. Obok jest kantoria i tańce, i piasek, i malowanki. Przy okazji promujemy też Igrzyska Europejskie, które już tuż w czerwcu rozpoczną się również w Tarnowie. Ale dzisiaj dzieci są najważniejsze. To one są bohaterami dzisiejszego dnia i to wszystko, co dla nich tutaj robimy, to po prostu z miłości chcemy, żeby się tutaj dobrze czuli, dobrze bawili, a rodzice przy okazji wypoczęli w bezpiecznym miejscu. Antosiu, co robiłaś do tej pory? Bawiłam się, skakałam na trampolinie, no i zjeżdżałam. Co robiłaś? Walczyłam z sumo. Było super, bardzo mi się podobało i chcę iść jeszcze raz. Ja też walczyłam z sumo z Kają właśnie i też fajnie było, w ogóle śmiesznie było. Polecacie taką zabawę? Tak. No. Tak? Fajnie się bawicie? Tak. Mhm. Nie byłoby sportu, gdyby dzieci w młodym wieku, przedszkolnym, nie uprawiały jakiegoś sportu, nie bawiły się sportem. Nie wystarczy trener profesjonalny, ale trzeba zachęcić dzieciaków. Trzeba pokazać, że rano wstajemy, rozciągamy się, gimnastykujemy się, a w parku możemy zamiast człapać pomału, można sobie pobiegać alejkami. My dzisiaj serdecznie wszystkich mieszkańców miasta zapraszamy do założenia karty tarnowskiej rodziny, karty dużej rodziny ogólnopolskiej oraz karty tarnowskiego seniora. Ponadto zachęcamy już wszystkich mieszkańców miasta do korzystania z naszych usług społecznych, o których informacje można znaleźć zarówno na naszej stronie internetowej, jak i u koordynatorów indywidualnych usług społecznych.